Agencja zatrudnienia Silverhand. Dbamy o Twój rozwój. Herzlich willkommen beim Silverhand Sprachkurs Helga List. Firma Silverhand zaprasza na odcinek z serii Kurs języka Helga czyta. Abschnitt 32. Staplerfahrer. Odcinek 32. Operator wózka widłowego. Der Gabelstapler. Wózek widłowy. Mit Gabelstapler werden schwierige Waren transportiert. Wózkiem widłowym transportowane są ciężkie towary. Der Hubstapler. Wózek podnośnikowy. Der Frontstapler. Wózek widłowy przedni. Der Seitenstapler. Wózek widłowy boczny. Der Hochregalstapler. Wózek widłowy wysokiego składu. Es gibt eine sehr große Anzahl von Staplerarten. Zum Beispiel Hubstapler, Frontstapler, Seitenstapler und Hochregalstapler. Istnieje wiele rodzajów wózków widłowych. Na przykład wózek widłowy podnośnikowy, przedni, boczny oraz wysokiego składu. Die Entladung. Rozładunek. Die Beladung. Załadunek. Der Staplerfahrer arbeitet bei der Entladung und Beladung von LKWs. Operator wózka widłowego pracuje przy rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych. Jetzt kommt die Zeit für Wiederholung. Czas na powtórkę. Der Gabelstapler. Wózek widłowy. Mit Gabelstapler werden schwierige Waren transportiert. Wózkiem widłowym transportowane są ciężkie towary. Der Hubstapler. Wózek podnośnikowy. Der Frontstapler. Wózek widłowy przedni.
der Seitenstapler. Wózek widłowy boczny. Der Hochregalstapler. Wózek widłowy wysokiego składu. Es gibt eine sehr große Anzahl von Staplerarten. Zum Beispiel Hubstapler, Frontstapler, Seitenstapler und Hochregalstapler. Istnieje wiele rodzajów wózków widłowych. Na przykład wózek widłowy podnośnikowy, przedni, boczny oraz wysokiego składu. Die Entladung. Rozładunek. Die Beladung. Załadunek. Der Staplerfahrer arbeitet bei der Entladung und Beladung von LKWs. Operator wózka widłowego pracuje przy rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych. Das wäre für heute alles. Auf Wiederhören im nächsten Abschnitt. Eure Helga. Na tym dzisiaj skończymy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wasza Helga. Agencja Zatrudnienia Silverhand. Wypracuj sobie sukces.